Witamy w podcaście Chrześcijańskiej QA. Damian. Kamil. Tematem dzisiejszego odcinka jest, czy każdy, kto nazywa się chrześci... chrześcijaninem, jest nim. Lub inaczej po prostu mówiąc, po czym poznać chrześcijanina. Więc po czym? No, ja myślę, że na to pytanie, że tak powiem, dał nam odpowiedź sam Jezus w Ewangeliach, kiedy powiedział, że chrześcijanina poznamy po owocach. Po owocach ich poznacie, tak? Czy ze złego drzewa zbiera się dobre owoce? No nie. No nie, no i dokładnie. Właśnie. Czyli chrześcijana charakteryzuje to, że wydaje dobre owoce, owoce Ducha Świętego. Czyli co? Czyli cierpliwość, łagodność, miłość, pokój. Ok. I tak dalej. I tak dalej. Yy, czyli jak spotkamy kogoś, kto, nie wiem, spotka, jakiegoś kolegę na ulicy, akurat jest zdenerwowany i niecierpliwi się, bo mu ucieka właśnie autobus, to nie jest chrześcijaninem. No i właśnie tutaj jest yy, problem, no, yy, który, którego nastręczają nam ludzka natura i po prostu sam człowiek. Tak? I teraz, żeby ogólnie móc w ogóle ocenić, czy... Y, ktoś jest chrześcijaninem, to musimy mieć wzór. A tym wzorem jest dla chrześcijanina Chrystus, który prowadził doskonałe życie, nigdy nie zgrzeszył, więc możemy mieć trudność ze znalezieniem takiego chrześcijanina. <grystanie> to jest bardzo y, mało prawdopodobne nawet bym powiedział. Dlatego też y, to jest tak trudne. Po pierwsze... Y, chrześcijaństwo to jest i być, stawanie się Chrystusem tak jakby, tak? Chrześcijaninem, bo do wzorem, czyli Chrystusem. Dla człowieka to jest bardzo długi proces, tak? Który rozpoczyna, Bóg działa w nas i On to kończy, tak? Jak mówi Słowo Boże. Więc, żeby móc ocenić, czy w kimś działa Duch Święty i w czymś zaszły zmiany i Bóg zaczął w niej pracować, to musimy tą osobę znać. Po pierwsze musimy wiedzieć, jaka była przed tym, jak Bóg zaczął w niej pracować, i dopiero wtedy możemy zobaczyć w niej zmiany. Czyli tak naprawdę możemy tylko na szczególnych przypadkach rozpatrywać to, czy ktoś jest, czy nie jest chrześcijaninem. Tak? No tak. To bardzo łatwo jest, bardzo łatwo każdy z nas może oszukiwać inne osoby, bo wystarczy, że jeżeli kogoś widzimy, nie wiem, przez godzinę raz w miesiącu na jakimś spotkaniu, to bardzo łatwo taka osoba może przyjąć jakąś pozę i być miła na tą chwilę dla wszystkich i uczynna i naprawdę sprawiać dobre wrażenie. A może przyjść do domu i, i rodzina takiej osoby może uważać kompletnie coś innego, bo, bo, bo ta osoba może na przykład ich krzywdzi cały czas. Więc nie da się ocenić chrześcijaństwa po... chrześcijanina nie można rozpoznać po pozorach. Po, po pozorach i nie znając tej osoby. Dokładnie. Dokładnie tak. I też jeżeli chcemy się dowiedzieć, bo dużo ludzi na przykład chociażby na wyrost nazywa pewne grupy społeczne chrześcijanami, albo tak, taka nazwa do nich przylgnęła przez wieki, tak? I ludzie deprecjonują chrześcijaństwo, wręcz nie, nie chcą go, tak? Poprzez to, że ci ludzie czynią takie rzeczy, które są złe z moralnego punktu widzenia. No to jest więc... na no, przykład jest taki w jednej książce czytałem, jak ktoś oceniał chrześcijaństwo, że chrześcijaństwo to jest patologiczna religia, bo wojny krzyżowe, na które jeździli niby chrześcijanie, tak zwani chrześcijanie, jeździli i mordowali po prostu wszystkich, którzy mieli inne poglądy, nie? No, i jeżeli mamy taką łatkę przyczepioną do chrześcijaństwa, właśnie taki wzór, no to, to coś tutaj nie gra. Dokładnie, ale nie tak poznaje się rzeczy, tak? Jeżeli yy, zafascynowałbym się Buddą, to bym chciał przeczytać najpierw jego biografię i to, jak, co głosił, tak? Jeżeli chcę poznać Chrystusa, bo bycie chrześcijaninem to jest yy, po prostu yy, życie w, yy, tak, jak mówił Chrystus. Czyli On daje wzorzec, nie dają wzorca ludzie, tylko Chrystus. I musimy przyjść do Słowa Bożego i Go poznać, tak poznać Chrystusa. Nie możemy, nie możemy zbudować sobie definicji chrześcijaństwa na podstawie ludzi, którzy się chrześcijanami zwoł, tak. To jest podstawowe założenie i tutaj już dużo ludzi polega w ogóle I, i myślę, że dużo, wielu osobom, nawet nam pewnie przydarza się, że właśnie tak budujemy sobie jakieś y Obraz czegoś, a tak naprawdę on może być daleki od prawdy, jak wschod od zachodu. Tak? Więc... Dokładnie. Dlatego słuchanie ludzi, w tym nas, jest bardzo ryzykowne, bo my możemy mówić, że coś jest chrześcijaństwem, a tak naprawdę być, to może być sprzeczne w ogóle ze słowem Bożym, a tylko ono jest wzorem, który, do którego powinniśmy się porównywać i na którym powinniśmy polegać. No dokładnie. Okej, okay, a to jeszcze drugi temat jeszcze związany z tym musimy poruszyć. Czy można wydawać owoce Ducha Świętego, czyli być naśladowcą Chrystusa od urodzenia? Czyli że ktoś był ochrzczony, tak? O to ci chodzi na, na przykład przykład, w kościele tak. katolickim? Tak, tak. Znaczy tak, jeżeli popatrzymy na słowo Boże, to czyny naszych rodziców, nasze, nie spowodują tego, że będziemy nowo zrodzeni, tak? Czyli zbawieni. Bo tego wszystkiego dokonuje Bóg. Tak? Więc, jakby to porównać do drużyny piłkarskiej. To nie, jak, jeżeli ja powiem koledze, że jestem w reprezentacji Polski i jeżdżę na mecze, <noise> tak, to wcale mogę w niej nie być, tak? bo to selekcjoner powołuje skład. I tutaj takim selekcjonerem jest Bóg. I Bóg powołuje. Więc ktoś może się nazywać chrześcijaninem, a w ogóle nim nie być. Jak ktoś w ogóle może yy, się tak nie nazywać, a być. Więc to jest. Tak, dokładnie. Yy... Wydaje mi się, że też <laughs> wydaje mi się, że też trzeba tutaj dodać, że e, Chrześcijanin to osoba, która świadomie podjęła decyzję, że, e, że chce za Chrystusem iść, czyli musi być jakaś wola ze strony naszej e, wyzbycie się grzechu, odwrócenie się od grzechu i podążanie za Chrystusem i chęć naśladowania Chrystusa modlitwa do Boga, żeby właśnie powołał nas do tej swojej drużyny. Dokładnie. A tym bardziej. W dzisiejszym świecie są, yy, że tak powiem, rozszerzane definicje pewnych słów. I tak samo na przykład chrześcijaństwo, że chrześcijaninem ogólnie nazywa się ludzi, którzy są dobrzy. tak? A to w ogóle nie jest chrześcijaństwo. Tak? Więc mamy pewną, yy, pewne przedefiniowanie słów, które w ogóle możemy mylić i zafałszowywać rzeczywistość. Tak? Jeżeli ktoś jest chrześcijaninem, to nie powie, że Wszyscy są zbawieni, tylko powie, że tylko przez Chrystusa jest zbawienie, tak? No i właśnie też to będzie go definiować. Więc trzeba uważać z tym i samemu badać, a nie po prostu przyjmować to, co podkłada nam świat, bo to często jest bardzo mylące. Tak i aktualnie w naszym kraju jest taka sytuacja, że bardzo dużo ludzi. Odwraca się całkowicie od Boga, utożsamiając go z Kościołem katolickim, w którym teraz aktualnie jest troszeczkę bałaganu. No i właśnie przez taką instytucję, czy przez jakichś ludzi zarządzających, taki zwykły człowiek jak my, tutaj siedzący, możemy powiedzieć, że my w ogóle nie chcemy znać Boga, bo, bo, bo to jest. Zła i słabe i w ogóle ci ludzie są nienormalni. No dokładnie. Tym bardziej, że jakby nie patrzeć, jest też i diabeł, nie tylko Bóg, który chce wykrzywić Boga, i tworzy różne religie, tworzy różne właśnie mylne definicje dla ludzi, aby ich odciągnąć od tego, żeby ich odciągnąć od prawdy. A tutaj właśnie o to chodzi, żeby do tej prawdy tej prawdy szukać, do tej prawdy dążyć i. To moim zdaniem jest głównym, głównym motywem, powinno być twoim, jeżeli chcesz się dowiedzieć, co to znaczy w prawdziwym chrześcijaninem, bo jak nie chcesz szukać prawdy i chcesz się tylko, nie wiem, że tak powiem, yy, swu, że tak powiem, ugruntować w swoich jakichś tam przekonaniach, że wszystkie religie są złe, wszyscy ludzie, którzy sobie, że są szaleni albo coś takiego, no to nigdy nie dojdziesz do prawdy, tak? Dokładnie. Dobrze, będziemy kończyć, bo już minęło 10 minut wystarczy na dzisiaj gadania. Um, oczywiście zachęcamy głównie do tego, żeby. Najbardziej do tego, żeby czytać Pismo Święte. Jeżeli masz do wyboru albo słuchać nas, albo czytać, bo masz tak mało czasu, to wyłączysz to nagranie. Nie włączaj kolejnych i po prostu weź Pismo Święte do ręki. Jeżeli masz jakieś pytania, to um, możesz napisać w komentarzu pod tym filmem. Będziemy je, je przeglądać i. Będziemy starać się odpowiadać na nie. I ostatnia, jakby jeszcze techniczna sprawa, ten film jest dostępny na YouTube, ale można nasze rozmowy słuchać też jako podcast w dowolnej aplikacji do podcastu, Spotify, Spreaker czy iTunes. To wszystko jest tam dostępne. Linki też są w opisie do tego odcinka. Za dzisiaj dziękujemy i do usłyszenia następnym razem. Z Bogiem, z panem Bogiem.